Cześć, witam was ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będę robił wieprzowe rolady. Rolady, do których użyję karkówkę, kiszoną kapustę, wędzony boczek. Co prawda boczek nie jest swojski, tylko kupiony, wiadomo, nie jest to samo, ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Do tego pietruszka, kilka grzybków suszonych, cebula i czosnek. I nasze rolady praktycznie będą gotowe. Do jeszcze użyjemy oczywiście troszeczkę białego wina, które tutaj mam jakieś właśnie trochę ziół, ale to wszystko w trakcie mojego filmu będę opowiadał. A więc przystępujemy do rozklepywania naszych kotletów. Zobaczcie, mam tutaj kilka fajnych, już ukrojonych kotletów z karkówki. Pamiętajmy, dobrej jakości karkówka to taka, która jest bardzo fajnie poprzerastana. Zobaczcie, tak jak ta. I takiej właśnie dzisiaj użyję. I właśnie zaczynamy rozklepywać. Rozklepujemy dość cienko. Kotlety mam już rozbite. Zobaczcie, cieniutko. Tak właśnie powinny być rozbite. Tak bardzo cieniusieńko, jak najcieniej potrafimy, ale żebyśmy nie porobili dziur. I teraz przyprawimy. Będę przekładał warstwami i odłożę na chwilę. Dobrze, co nam będzie potrzebne? Sól. Świeżo roztarty pieprz. I majeranek. Następny rozbity kotlet kładziemy na tego. I tak samo solimy. I tak przyprawione mięso odstawiamy na chwilę. I zrobimy farsz. Farsz będzie się składał z kapusty kiszonej, boczku wędzonego, natki pietruszki, cebulki i czosnku. I to wszystko. I będzie przepysznie. Kroimy boczek w kostkę. Tak jak już wspomniałem, to jest boczek kupny, więc nie spodziewajmy się cudów. Jak będziecie Państwo mieli swojski boczek, taki prawdziwy, wędzony, wiejski, to taki użyjmy. I po prostu wytapiamy. Boczek się wytapia, w tym czasie kroimy dwie cebule. Oczywiście też w kostkę. Dwa ząbki czosnku. Siekamy dość drobno. Weźmiemy gałązkę rozmarynu. Taką jedną dla aromatu. Boczek jest już zrumieniony, więc wrzucamy cebulkę. Gałązkę rozmarynu, a czosnek jeszcze czekamy. Kiedy cebulka już jest lekko zeszklona, wrzucamy czosnek. Teraz kiszoną kapustę. Troszkę ją odcisnę, ale nie za mocno. Delikatnie przesiekam, to znaczy że z 3-4 razy tak i wrzucamy.
teraz przyprawimy solą, pieprzem. Pieprzu ja nie żałuję, zresztą już mnie znacie. Teraz sól, ostrożnie z solą, ponieważ boczek i kapusta oczywiście są słone. I dokładnie mieszamy. Kapusta zaczyna się złocić, więc czas wrzucić natkę pietruszki. Zobaczcie, porządną garść natki pietruszki. Ja ją delikatnie tylko przesiekam. I wystarczy. I po wrzuceniu pietruszki wyłączamy wszystko i czekamy, aż nam trochę przestygnie, żebyśmy mogli zawijać nasze roladki. Zobaczcie, farsz już jest delikatnie, tylko ciepło, już mogę zawijać moje roladki i za chwilę będziemy finiszować. A więc zawijamy. Możemy użyć wykałaczki. Tylko pamiętajmy, wykładając później na talerz, żeby wyjąć te wykałaczki. I następne. I spinamy wykałaczką. No i moje zrazy czy roladki już są zawinięte. Teraz będziemy je podsmażać, przesmażać i dusić aż do miękkości. A później będziemy próbować. Wrzucam łyżkę smalcu. Taką porządną. Roladki obtaczam w mące. No, i są śnieżno-białe. W momencie, kiedy już smalc jest bardzo mocno rozgrzany, wkładamy roladki i mocno smażamy z każdej strony. Wkładamy kolejno, nie wszystkie naraz, nie wrzucajmy wszystkiego, ponieważ tusz po prostu straci swoją temperaturę i zacznie nam się wszystko gotować. Zobaczcie, jakie moje roladki są pięknie rumiane z jednej strony, ale muszą być z każdej strony w ten sposób. Mięso musi się zamknąć, mąka musi się przysmażyć, wtedy sos będzie miał fajny kolor i oczywiście to wszystko będzie smaczniejsze. Roladki są obsmażone z każdej strony, więc teraz działamy dalej. A więc wrzucamy kilka liści laurowych. Trochę grzybów suszonych. Zalewamy wywarem. Ja mam bulion. Wywar może być mięsny, może być warzywny, może być, nie wiem, wołowy, jakikolwiek sobie zażyczymy. Tutaj zostawiam Państwu pole do wyboru. I teraz wleję jeszcze troszeczkę białego wina. Dobre, wytrawne, białe wino.
około pół szklanki. Po prostu dla smaku i dla aromatu. Zobaczcie, piękny, ciemnobrązowy kolor już sos zaczyna nabierać. I właśnie taki powinien być do takich właśnie roladek. Taki fajny, ciemny, taki czekoladowy kolor sosu. I wtedy smakuje najlepiej. Jeszcze chwilę nie będę przykrywał. Chcę, żeby odparował alkohol z wina i dosłownie za 5 minut wszystko przykryję. Myślę, że już alkohol odparował, więc teraz przykrywamy przykrywką, zmniejszamy całkowicie na najmniejszy płomyczek i będziemy dusić jakąś godzinę. I do zobaczenia za chwilę. Zobaczcie, fajnie wyglądają w garku. Sos jaki taki lekko zawiesisty, nie całkiem gęsty, ponieważ go nie zaklepywałem. On powstał, ponieważ obtaczaliśmy mięso w mące i przysmażyliśmy. Zrobiła się swoista taka zasmażka i wszystko razem się tak fajnie zagęściło, więc teraz będziemy nakładać i próbować. Pamiętajmy o wykałaczkach. Właśnie wyciągnąłem jedno. I teraz polejemy sosem. Posypiemy troszeczkę zielonej pietruszki. I gotowe. Takie roladki możemy podawać z kaszą gryczaną, z kaszą jęczmienną, z ziemniakami, z czymkolwiek sobie zażyczymy. A więc próbujemy. Przekroję na pół najpierw. Zobaczcie, jak pięknie wyglądają w środku. I cóż ja mogę wam powiedzieć? Po prostu jest to smaczne. Mięso delikatne, kapusta mięciutka. Piękny zapach suszonych grzybów. Rewelacja. A ja już się dzisiaj z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku.